Dzień otwarty mini-koledżu odbył się w sobotę 1 marca. Na dzieci i ich rodziców czekały ciekawe doświadczenia, zabawy oraz miła atmosfera. W tym dniu można było również od razu zapisać swoją pociechę do przedszkola. Dyrektor placówki, Adrian Lipa, rozwiał obawy rodziców. Przedszkole jest w pełni bezpłatne, posiada wykwalifikowaną kadrę, która dołoży starań, by ułatwić dzieciakom poznawanie świata. Program nauczania w mini-koledżu opiera się przede wszystkim na tym, by dzieci były w pełni zaangażowane w naukę, doświadczenia, zadania, by otrzymywały odpowiedzi na nurtujące ich pytania, by były małymi naukowcami, którzy szukają wyjaśnień, znajdują je i analizują. Bardzo ważna jest integracja i współpraca z innymi dziećmi. W wydarzeniu uczestniczyli także poseł Renata Janik, zastępca dyrektora Departamentu Promocji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Ryszard Białacki, wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek oraz radny gminy Michał Gaweł. Goście wyrazili swoją aprobatę oraz nadzieję na rozwój i efektywną działalność placówki. Podstawa programowa, która będzie realizowana na terenie naszej placówki, jest to podstawa ministerialna wzbogacona o zajęcia naukowe. Czyli dzieci właśnie będą tak, poprzez takie eksperymenty poznawać świat, starać się zadawać pytania naukowe, szukać odpowiedzi na te pytania. Będziecie Państwo dostawać takie małe prace domowe z dziećmi do zrobienia w domu, aby jeszcze pobudzać ich świadomość naukową, żeby pobudzać dzieci do właśnie odkrywania pewnych rzeczy. Będziemy się starać tutaj codziennie wprowadzać przynajmniej godzinkę zajęć języka angielskiego w placówce. No i poza tym oczywiście będzie zabawa, tak jak w każdym przedszkolu. Podgląd online będzie funkcjonował codziennie w obu salach. Kamery są również zainstalowane na zewnątrz, także obiekt jest w 100% bezpieczny. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować Panu Adrianowi. Podziękować się do bo musicie panu wójtowi, panu radnemu za przedszkole Myszka. Jest to wspaniała inicjatywa, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że jest to pierwsze takie przedszkole w Polsce. I to u nas, w jednym województwie świętokrzyskim, w gminie Piekoszów. Jest to rzecz niesamowita. Mam nadzieję, że Państwo tutaj również będziecie korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest to przedszkole. Nie tylko dlatego, że umożliwi to, że tak powiem, czy zawodowy rozwój większy, czy ale przede wszystkim chodzi, że ten rozwój dotknie te dzieci. Dziękuję.